Co za wstyd! Co za wstyd, ale obciach! Kompletnie zapomniałam! Wstałam wcześnie rano i przecież miałam pędzić na trening! Dzisiaj jest taki ważny dzień dla mnie, a ja o tym zapomniałam. Chyba po prostu przez te wszystkie emocje. Wiecie co? Dzisiaj mam pierwszy trening i trener będzie na mnie wściekły. Zaraz zobaczycie, co będę trenować, tylko w takim stroju to ja nie mogę pójść. Muszę szybko ściągnąć tutaj tę chustkę. O, będzie mi ona, o zobaczcie, będzie mi ona wszystko zasłaniać. Poprawić fryzurkę, no i koniecznie się przebrać. Strój sportowy jest obowiązkowy. Poczekajcie na mnie, zaraz wrócę tutaj w stroju. Taram, taram, proszę bardzo, już jestem zwarta i gotowa do ćwiczeń. Zobaczcie, jaki mam super dresik czerwony. Nieźle wygląda, co nie? Teraz będę się czuła. Może jeszcze zanim wyjdę, to zrobię jakąś rozgrzewkę. Trochę pobiegam przed moim domem. O, się rozgrzeję i ćwiczenia będą o wiele, wiele lepsze. A już nie mogę się doczekać mojego treningu. Jeszcze kilka podskoków. O, to też jest ważne, żeby nogi się rozgrzały w tym sporcie, który zaraz Wam pokażę, jaki będę trenować. Nogi są bardzo ważne. No i przede wszystkim ręce. Ale się zmęczyłam. Nie wiedziałam, że to jest takie męczące. Ja Cię kręcę. Nie wiem, jakie wyrobię na tym treningu. Będę zmęczona, a wieczorem pewnie będę jęczeć, wzdychać, że wszystko mnie boli. No ale cóż, trzeba się poświęcić. Pierwsze treningi są zawsze najgorsze, ale ja, Masza, dam radę. Szkoda, że nie ma ze mną Misia. Dobra, ale okej, chyba już Wam muszę powiedzieć, co ja dzisiaj będę trenować. No to szybko pędzę. O, jestem. Kolejna rozgrzewka zaliczona. Całą drogę biegłam, ale... Wiecie co? Tak się rozglądam. Chyba mam szczęście. Trenera jeszcze nie ma. Udało mi się. Jestem pierwsza. To mogę potrenować. Usiądę sobie tutaj obok tej siatki. Już się domyślacie, w co ja dzisiaj będę grać? Tak, zgadza się. Kto z Was odgadł? Jestem na korcie tenisowym. Będę grała w tenisa. Za mną jest siatka. Tutaj mam jedną rakietkę. Tutaj drugą czerwoną. Kilka piłeczek, żeby tylko mi się one nie pogubiły. No i napój do popicia. Na pewno bardzo mi się będzie chciało pić na tym treningu. A Wy, dzieciaki, trenujecie jakąś dyscyplinę sportu? Może właśnie gracie w tenisa? To koniecznie mi o tym na dole w komentarzu napiszcie, bo ja jeszcze czasami gram w piłkę nożną, w siatkówkę, ale najbardziej to uwielbiam. Skakać na skakance i w klasy, i grać w piłkę, i w kolory. A teraz wiecie co? Chyba wezmę tę rakietkę do ręki i troszeczkę sama potrenuję, żeby ten trener się tak nie zdziwił, że ja kompletnie tego nie potrafię. Wcale nie jest takie proste trafić w taką małą piłkę. Jak to ci wszyscy sportowcy robią? Ja próbuję, odbijam z każdej strony, ale połowa piłek przelatuje obok mnie. Ja cię kręcę, są porozrzucane na całym boisku. Może chociaż w te trafię... No nie, znowu przeleciała bokiem. Ups, chyba muszę pozbierać te piłki. Trener nie będzie zadowolony. O nie, jeszcze ktoś stanie na takiej piłce i się poślizgnie. Zepchnę je wszystkie tutaj na bok. O, nie uciekaj mi, piłko. Ale one są szalone, może coś nie tak jest z tymi piłkami, a nie ze mną. Na całe szczęście ta siatka do gry w tenisa nie jest taka wysoka. Mogę nawet przez nią przeskoczyć. O, to mi idzie najlepiej. O, chyba pomyliłam dyscypliny. Powinnam się zapisać na jakąś akrobatykę. O, na skoki przez przeszkody, skoki na trampolinie, a nie na grę w tenisa. Jest, udało mi się, patrzcie uważnie. Widzicie? Trzymam piłkę na mojej rakietce i w ogóle nie spada. Udało mi się opanować taką małą sztuczkę. O nie, spadła. No i super, świetnie. Zgubiłam tę piłkę. Gdzie ona się poturlała? Może z drugiej strony? Nie, nie ma jej nigdzie. Wcześniej zgubiłam tę białą, bo gdzieś mi się poturlała, a teraz ta czerwona gdzieś mi zniknęła. Ja cię kręcę, trener na pewno nie będzie mieć zapasowy. Może gdzieś tutaj obok tej rakietki jest ta piłka? Nie, też jej nie ma. Ale opcja... W pierwszej lekcji zgubić piłki. Ale w sumie... trener się spóźnia. To też nie powinno tak wyglądać, prawda? Ja byłam na czas, pomimo tego, że się martwiłam, że nie zdążę. No ale zgubiłam te piłki. Sprawdzę jeszcze tutaj, z drugiej strony siatki.
O, muszę ją przeskoczyć. Ała! Ała! Ale mam kontuzję chyba. Ała! Moja noga. Nie mogę się podnieść. Siatka mi się zaplątała w buty. Muszę jakoś się z niej wyplątać. Ała! Ała, moje kolano. O, chyba kostkę skręciłam. Zbiłam kolano do tego jeszcze. O, siatka leży. Nie, no ja to się nie nadaję do gry w tenisa. Przyjdzie trener, wszystko mu opowiem i zrezygnuję po prostu. Nie dam rady. Ta noga tak mi nie boli, że na niej nie stanę. Ała! Teraz będę cały czas skakać tylko na tej jednej nodze. O, zamiast gry będę potrzebowała lekarza. Super! Myślałam, że jakaś kontuzja mnie złapie po dłuższym treningu. O, może po prostu podniosę najpierw tę siatkę, żeby nie było, że tutaj jest taki bałagan. O, przy okazji piłki się znalazły. Były pod tą siatką, albo w tą siatkę się wkręciły. O, chociaż tyle. Mój upadek spowodował, że piłki się znalazły. Jeszcze odłożę tutaj drugą tą rakietkę, sobie tutaj usiądę i poczekam. Zawsze wszyscy mówią, że początki są takie trudne. Może właśnie to był mój początek i teraz będzie już tylko lepiej? Dobra, biorę się za siebie. Patrzę pod nogi. Ból kolana mi trochę przeszedł. Pędzę. Czekam na trenera. Mam nadzieję, że jednak ten trening będzie udany. Hej kochani, cześć, tutaj ja, Sylwia. Spodobała Wam się ta krótka przygoda Maszy? To koniecznie zostawcie kciuki do góry. Może to ją zachęci do dalszego trenowania. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. Padnijcie na poziomkę. Tam bawię się ciastoliną Play-Doh. Do usłyszenia. Pa, pa!